Janusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Jak się podoba dzisiejszy mecz? Ktokolwiek tu przyszedł, na pewno się nie nudzi. Arbitrem w dzisiejszym meczu jest Zachariasz Krzywicki. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Sergio Busquets. Andres Iniesta. Azpilicueta. Za szybko stracili. Nie poradził sobie teraz z obrońcą i w efekcie jest poza linią. Xavi. Jesus Navas. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Van der Vaart jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. No i Van der Vaart. Blind. Już blisko pola karnego. Lons. Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. No i Van der Vaart. Lons. Uwaga, zacentrował w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobył. No, będzie gol! No to pech, dziwnie skosłowała piłka. Przegrał nie tyle z bramkarzem, co z nierówną murawą. Jesus Navas. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Jesus Navas. I znowu piłka do Xaviego. Blisko już do bramki. Sergio Busquets. Azpilicueta. Czy utrzyma się przy piłce? Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. No i Van der Vaart. Blind. Oddaje piłkę koledze. Van der Vaart. Rafael Van der Vaart teraz. Lons. Van der Vaart. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Robin Van Persie teraz. Bardzo dobry odbiór. Xavi. Sergio Busquets. Wymieniają piłkę między sobą. No i Snyder. David Villa. Andre
przez Iniesta. Iniesta to urodzony ofensywny pomocnik. Potrafi dużo wnieść w ataki swojego zespołu. Dobra pozycja, czy to... No, strzela! Uda, broni i grają dalej. Ale jest pewnym punktem drużyny. Kolejny raz broni, złapał piłkę. No i Van der Vaart. Lons. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Pierwsze 45 minut meczu poza nami to była bezbarwna pierwsza połowa. Wiesz, że widziałem nawet, że... Tę drugą połowę rozpoczynam z nadzieją, że wreszcie zobaczymy bramkę. Jeżeli nastawią celowniki strzeleckie nieco lepiej, to powinniśmy ich zobaczyć z pół tuziny. Navas. Blisko pole karne. Wymiana podań między dwójką graczy. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Zagrał piłkę głową. Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Robben. David Villa. Andres Iniesta. No, przy piłce jeden z najgroźniejszych napastników potrafi wykorzystywać sytuację. Spójrzmy. I Villa. No, już blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Jordi Alba. David Villa. Mata. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Flar. No i Snyder. Robin Van Persie teraz. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Mata. Jesus Navas. Próbował ślizgiem. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No i Snyder. No i Van der Vaart. Azpilicueta. Jordi Alba. Mata. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Gol dla Hiszpanii, brawo! No, można powiedzieć, wejście smoka.
wszedł z ławki rezerwowych i od razu zdobył gola. No, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Rafael van der Vaart teraz. No i Sneijder. Blisko pole karne, może strzelać. Sneijder. No i van der Vaart. Oddaje piłkę koledze. Ależ akcja! Jest szansa! Fantastyczna parada. Spróbują, z pewnością spróbują doprowadzić do wyrównania po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. Nie wykorzystali tego rzutu rożnego. Sneijder! Sneijder, coś ty zrobił! Nie można mu odmówić talentu, ale teraz zaprzepaścił wykończenie tej akcji. Wyraźnie nie opanował nerwów przy tym strzale. Mata. Ależ pięknie grają piłką. Azpilicueta. Jesús Navas. Mata. Pedro. Jordi Alba. Uderzenie w stronę bramki. Mecz kończy się wynikiem 1-0.